samo. Roman Szymański, Poznania, Czerwony, Bogdanowicz, Tomasz, PKS, Gorzów, Niebieski. Sędzią ringowym tego pojedynku będzie Jacek Konowal, Lubelski Okręgowy Związek Bokserski. Na trochę ulicy na ringu w Lublinie, ale myślę, że zawodnicy zrozumieją istotę zagadnienia i naprawdę rozpoczną boksować. Zdecydowane ataki Szymańskiego. Który jest zawodnikiem niższym. Niemniej jednak jego rywal Bogdanowicz Tomasz, BKS Gorzów, nie umie znaleźć recepty na rozpędzonego zawodnika i teraz piękny prawy sierpowy zadaje Szymański swojemu przeciwnikowi. Silne ciosy Szymańskiego dochodzą celu. No tutaj troszeczkę taki teraz ładna akcja w wykonaniu reprezentanta klubu z Gorzowa. Oj, oj, oj. Troszeczkę sędzia pan Jacek Konowal nam tutaj zafundował stresu przed ewentualnym upadkiem sędziego na ring, a tu zawodnicy nie szczędzą sobie zdecydowanych, mocnych trafień. I w ten oto sposób kończymy rundę pierwszą, po której przewagę punktową uzyskał reprezentant klubu Boks Poznań. Za moment rozpocznie się drugie starcie tego pojedynku.
silny cios. Kolejne ciosy w wykonaniu reprezentanta klubu Boks Poznań, które zafundował swojemu przeciwnikowi. No, ładna akcja teraz jego rywala, który skontrował Szymańskiego. Ale teraz Szymański. Nie rozumiem troszeczkę, dlaczego reprezentant BKS-u Gorzów Bohdanowicz Tomasz przyjmuje tak zafundowany pojedynek przez jego rywala Szamotanina. Walka z bliska, jest zawodnikiem wyższym, dłuższy zasięg ramion i naprawdę powinien jednak w inny sposób prowadzić ten pojedynek. No teraz obszerny i faulujący cios Szymańskiego. O, właśnie w ten sposób. I prawa kontra. No ale tutaj, powiedzmy, same moje rady na niewiele się zdadzą. Jeżeli zawodnik sam tego nie zrozumie, no tak jakbym nie słyszał. I tutaj po tych akcjach z dystansu naprawdę piękne trafienia. Ale Szymański już jest przy nimi. Po prostu on stara się zrewanżować takimi ciosami. Troszeczkę bitymi na okrągło trafia w głowę swojego przeciwnika. No wysoko ręce powinny być uniesione przez Bohdanowicza. Koniec drugiego starcia i tutaj naprawdę potrzebna zdecydowana reprymenda jego trenera, aby jednak boksował czasami prostymi i starał się nie wdawać w jakąś szamotaninę, tylko prowadzić walkę w dystansie. I ostatnia runda tego pojedynku. Bardzo sprytnie Bohdanowicz wymknął się Szymańskiemu z czerwonego narożnika, ale już powinien. Przepiękny, prawy, prosty, naprawdę idealne tempo. Niemniej jednak tutaj Szymański zrewanżował się paroma ciosami, ale był to tak doskonały cios Bohdanowicza, że może nie najsilniejszy, ale idealnie trafiony, że aż pociągnął do przodu tym ciosem swojego przeciwnika Bohdanowicza. Prowadzenie teraz walki przez Bohdanowicza. Troszeczkę prostych. I
kolejne proste, które naprawdę są receptą na Szymańskiego wspaniałą. Niemniej jednak trzeba jeszcze te proste wyprowadzać, którymi należy trafiać swojego rywala. No nie żałują sobie solidnych uderzeń obydwaj zawodnicy w końcówce trzeciego starcia. Na pewno więcej ciosów zadał Szymański w tym starciu. I jeszcze końcówka w jego wykonaniu, myślę, że utwierdzi sędziów, aby wskazać jego zwycięstwo. Niemniej jednak w trzeciej rundzie również bardzo ładnie zaprezentował się właśnie Bohdanowicz, który przekonał się do ciosów prostych i kilka razy naprawdę wstrząsnął swoim przeciwnikiem, trafiając go ciosami prostymi. Nie, to jest pewna kontemplacja, wiesz, tak? Się tak koncentruje. Rozmyślanie nad swoim losem i resztą dnia. Nie masz tu ładowarki? Co mówisz? Nie masz tu ładowarki? Ładowarki ty nie masz? Przestań. Chyba do dupy podłączyć. Nie no, przedłużacz jest pełno. I za chwileczkę poznamy werdykt sędziowski tego pojedynku. Kategorii 69 kg. Stosunek głosów 4-1 zwyciężył Roman Szymański. 4-1 dla Romana Szymańskiego. Myślę właśnie, że kolejna walka Daniela Przemysław Kulik. Zasłużony. Szymański zadał na pewno więcej ciosów. A reprezentant BKS-u w Gorzu, Tomasz Bohdanowicz, może tylko siebie winić za po prostu złą taktykę, którą prowadził w tym ringu. Boksując czasami prostymi, na pewno ten pojedynek wygrał.
i on byłby posiadaczem co najmniej brązowego medalu. A w ringu kolejna para zawodników. Plichta Adrian, Bukowina Wałcz, narożnik.